Witajcie w kolejnym filmiku. W poprzednim filmiku miałem tutaj biegać, dopóki mi eliksiry nie przestaną działać, ale nie chciałem was tym absorbować, jednakoż mógłbym wtedy coś ważnego dla fabuły, tutaj dla gry pominąć, więc wolę jednak... Więc wolę jednak, że niech to tutaj wszystko ładnie działa. Popatrzcie, stąd przyszliśmy. No, wejdź, 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 wejdź. Słyszycie tutaj to coś? Popatrzcie, tu mamy już wszystko poblokowane. Czyli eliksir jeszcze minutkę. Niecały. Jakiś golem, popatrzcie, no jest tutaj. Ktoś sobie golema odpalił. Czy też żywiołaka. Dobra. Słuchajcie, idziemy już tutaj. Tak patrzę, czy by tu się jakoś nie dało, nie. Zobaczcie, magicznie jest to wszystko jednak już zapieczętowane. Ja sobie schowam miecz. No, popatrzcie, mamy jeszcze 20 sekund, 19. No, tu coś nawet było. Tak. 7. Bramy otworzymy. 2. No i eliksiry przestały działać, to sobie zrobimy sejwika. I pijemy, zobaczymy, czy będziemy mogli zażyć. No i teraz tak, co będziemy brali? To jest ciekawe, obrażenia minus 6, regeneracja żywotności. Możemy sobie wziąć żywotność plus 82, tylko że dekokt jest cholernie, słuchajcie, toksyczny. Wilga wilk. I popatrzcie, już, no niestety, na jaskółkę nie starczy nam miejsca. Ewentualnie możemy sobie dekokt wyrzucić. Dać jaskółeczkę i popatrzcie, jeszcze jeden eliksir by nam wszedł. Wilga nam na pewno nie będzie potrzebna. Puszczek, wilk, jaskółka i gawron, dobra. Tą mieszankę sobie wypijemy. Myk. No i co? No i teraz będziemy rozstrzygać. Ewentualnie to sobie... Dobra, sejwik. I teraz będziemy, kochani, rozstrzygać. Czeka nas tutaj... Oj, przepraszam. Czeka nas tutaj, słuchajcie, długa pogadanka. No to już nawet. Niech będzie. O, sobie. Czeka nas, kochani, tutaj przydługa pogadanka z Leto. No, schowam miecz. Długo to trwało. To błyskotka z Megaskopu Shini. Podmieniłem diamenty. Ten w Megaskopie miał skazę, niewielką, ale wystarczającą, by wybaczyć teleport. Cesarscy teoretycy magii zapewnili, że efekt będzie spektakularny. Pozwoliłem jej uciec. Jesteś bez serca. To, co jej zrobią królewskie tajne służby, będzie znacznie boleśniejsze i długotrwałe. Zapewne. Jesteś gotów odkryć kartę? Każdej grze prędzej czy później przychodzi taki czas. Lubię ten moment. Ale najpierw... Budki? Rzeczywiście, słuchajcie, efekt był spektakularny. Ja wam tego nie pokazałem, ale gdybyśmy nie usunęli diamentu, to Shira dosłownie eksplodowałaby. Było takie pff, rozprysnęłaby się. Ale słuchajcie, no... Skoro to może być nasz ostatni łyk gorzałki, to... Daj. Zaschło mi w gardle. Za starą znajomość.
Odzyskałeś pamięć? Nie całkiem. Pamiętasz, jak się spotkaliśmy? Uratowałem ci życie. Ładnie mi się odpłaciłeś. Jak mógłbym odpłacić się lepiej? Zająłem się twoją kobietą, Yennefer. Ja nie rozumiem, co w niej widziałeś, ale jak mawiają, de gustibus non est disputandum. Słuchajcie, teraz... Przesilenie zimowe 1270, Midinvern, noc magii. Leto nie kłamał, Gon się zatrzymał. Pod drzewem wisielców upiorni jeźdźcy dokonywali selekcji porwanych. Wśród nich była Yennefer. Nie da się zabić upiora, można go co najwyżej przegnać. Wie to każdy wiedźmin. A jednak jeźdźcy padali pod ciosami wiedźmińskich kling. Spod trupich pancerzy lała się czerwona jucha. Nie mieliśmy szansy zabić wszystkich. Było ich zwyczajnie za dużo. Patowa sytuacja. Był inny niż wszystkie elfy. Nie miał wstydu w spojrzeniu. Nigdy nie cierpiał prześladowań. Nie przeżył pogromów. Ludzie nie zabrali mu ziemi. Ten elf nie mógł pochodzić z tego świata. Był najeźdźcą. Dobiliśmy targ. Moja dusza w zamian za duszę Yennefer zgodził się bez wahania. Czeka nas naprawdę przydługi dialog. Chłopie, Geralt, a zdaje się, że na chwilę odpłynąłeś. Wspomnienia wróciły. Pamiętam drzewo wisielców i dziki Gon. Zabrali mnie w zamian za Yennefer. W takim razie pora odkryć karty. Chyba, że ścigałeś mnie tylko po to, żeby zabić. Dobrze, i teraz gdybyśmy się zdecydowali na to... Może zdecydujemy się najpierw na tą pierwszą opcję. Miejmy to poza sobą, a później dopiero... Kończmy to. Mam dość rozmów. Walczymy? Zostało jeszcze trochę wódki? Po łyku. Trzymaj. Chcę odwalić tę walkę, a później ten dialog dopiero. Wojska cesarskie pewnie właśnie forsują Jarugę. Północ jest skończona, pora się wybrać na południe. Tam czeka mnie dobre życie. Jesteś głupcem, Leto. Ani ty, ani twój cesarz nie wzięliście pod uwagę jednej rzeczy. Niedola zbliża ludzi. Być może dzięki wam już wkrótce północ będzie bardziej zjednoczona niż kiedykolwiek. Ale to już nie moja sprawa. Nie jestem twoim wrogiem. Nigdy nim nie byłem. Jeśli mi pozwolisz, odejdę i nigdy więcej mnie nie spotkasz. Jeśli zmusisz mnie do walki, zabiję cię. Walczymy. Gotów? Bardziej nie będę. Dobra. Boisz się śmierci? Nie filozofuj, patrz! Jak to jest być martwym? Walcz, mówię! No. Nieźle kąsasz, wilku. Staram się. Widzę, że jestem lepszy. No, jasne. Chyba zaczynasz się męczyć. Twoje gadanie mnie męczy. Nie chcę cię zabijać, a ja ciebie owszem. Daleko ci dobrze. No, muszę wam powiedzieć, że... Nie jestem królobójcą. Powiem wam, że to jest najszybsza walka, jaką z Leto stoczyłem. Bye-bye.
Naprawdę zwracam tutaj alchemii honor, ale jednak i tak za łatwo. A no tak, oleju na miecz nie nałożyliśmy. Niestety bez Jerueta. W poszukiwaniu zabójców królów, Wiedźmin przeszedł długą drogę. Spotykał ludzi sprawiedliwych i łotrów, a wśród tych drugich Bernarda Loredo. Loredo sprzedał Flotsam królestwu Kedwen i rozgonił nieludzi na cztery wiatry. Flotsam stało się bazą wojskową, z której wkrótce wysiedlono cywili. Edirn Wiedźmin był świadkiem wielkiego zwycięstwa Saski i Smokobójczyni. Dolina Pontaru, niepodległa kraina leżąca w górnym Edirn, stała się ziemią obiecaną dla śniących o wolności wyrzutków. Nawet Zoltan Dżiwaj, stary Wyga, uwierzył w sen o krainie szczęśliwości. Jednak dla marzycieli i architektów nowego porządku nadchodziły złe czasy. Czarne chmury nad Temerią gromadziły się już od śmierci Foltesta. Kraina pozbawiona króla była jak kawał sukna, który rozszarpywali między sobą baronowie. Ci drobni padlinożercy pieszli jednak w popłochu, gdy po zdobycz przybyli drapieżcy. Zjazd w Lokmuin przypieczętował bowiem los Foltestowego Królestwa, które zostało podzielone między Radowida Redańskiego i Henselta, władcę Kedwen. Przed wielu laty Geralt z Rivii był świadkiem upadku Rady i Kapituły Czarodziejów. Teraz, po wydarzeniach w Lokmuin, obie instytucje zostały przywrócone. W ofierze zostały złożone Sheila de Tancarville i jej wspólniczki. Jednak Radowid wymagał od dumnych czarodziejów również pokory i lojalności. Nie wszystkim to odpowiadało. Były to czasy wielkiej niepewności i zwykłego gwałtu, ubranego w formę królewskich dekretów. W tych niespokojnych dniach my, którzy wpływaliśmy na losy świata, nareszcie zaznaliśmy trochę odpoczynku. Zoltan ruszył do narzeczonej, a ja wpadłem w objęcia mus. Któż mógł przewidzieć, że burza nad Królestwami Północy była ledwie początkiem wielkiej nawałnicy, a także wstępem do zupełnie nowej opowieści o Geralcie z Rivii. Dobrze, kochani, napisy sobie darujmy. To jest coś pięknego. Naprawdę. Filmik super.
to jest, kochani, zapewne Dol Angra. Tak sobie myślę. A to rzeka Jaruga. Tam właśnie w tym miejscu płytka. Ale uderzyli też i od strony Cintry, jak widać. Czyli, kochani, tak, ukończyliśmy wersję, w której zabijamy Leto, szybko, łatwo i przyjemnie, muszę powiedzieć. Przepraszam za to, jeśli kogoś razi, ale chodzi mi o samą rozgrywkę, nie o to, że kogoś zabiliśmy. Ale teraz, kochani... Dziesiąta dziesięć, tak? Będzie chyba ten ostatni zapis. Spróbujmy go sobie wczytać. Zobaczmy, co on nam pokaże. Aha. I to jest już. Czarne chmury nad tym. Okej. Były. Czyli to nie to. Czyli już teraz, kochani, wiecie. Teraz już, kochani, wiemy, który napis byśmy wczytywali, prawda? Zapis, ja mówię napis. Byśmy wczytywali, czyli ten ostatni. Gdybyśmy sobie chcieli wczytać do Wiedźmina Trójki. Ale my wczytamy sobie teraz, bo już mamy w zasadzie chyba wszystko, co chcieliśmy osiągnąć. Ten jest z 10.10. Ten jest z 10.06, tak? Dobrze, to spróbujmy wczytać ten z 10.06. Czyli co, kochani, czyli wchodzimy pogadać z Leto, ale teraz nie będziemy go zabijać, bo ileż można. Teraz musimy wysłuchać tej długiej jego, tego długiego, koszmarnie długiego dialogu. Mamy 21 minut. Ja tutaj, słuchajcie, pozwolę sobie pominąć. Podmieniłem diament. Pozwoliłem jej uciec. Jesteś bez serca. Zapewne. Jesteś go. Każdej grze, Budki. Daj, zaschło mi w gardle. Za starą znajomość. Kochani, ja to pomijam, bo to już widzieliśmy, prawda? Nie ma, nie widzę sensu jeszcze raz tutaj się tym katować. Dobra, tego nie możemy. Nie. Odzyskałeś pamięć? Nie całkiem. Pamiętasz, jak się uratowałem ci życie. Jak mógłbym. No tutaj niestety tego się już... Zasilenie zimowe 1200... Możemy to pominąć, dobrze. Chłopie, Geralt! Wspomnienia wróciły. W takim razie pora odkryć karty. Chyba, że ścigałeś mnie tylko... Okej. I teraz tak. Wybieramy tę opcję, ścigałem cię z wielu powodów i teraz się dopiero zacznie. Chociaż tutaj chyba też mogliśmy pogadać, ale... Pogadać i najpierw wysłuchać tej jego rozmowy, później go zabić, ale poszedłem tam na skróty. Teraz tutaj pójdziemy już tutaj pełnym szlakiem. Ścigałem cię z wielu powodów. Jesteś mi winien wyjaśnienia. Niech będzie, że jestem. I popatrzcie. Teraz się dopiero zacznie gadanie. Opowiedz mi o Yennefer. Co się stało po moim odejściu? Miotała się w gorączce przez kilka dni, bredziła. Myśleliśmy, że nie wyjdzie z tego. W końcu doszła do siebie, ale była kompletnie zdezorientowana. Miała amnezję, jak ty. Co dalej? Szybko się okazało, że baba ma charakterek. Dała się nam we znaki. Uwodziła Egana, próbowała nas poróżnić. Po tym, jak się poświęciłeś, głupio było ją po prostu zostawić samą sobie. Nie przeżyłaby miesiąca. Miała odruchy i zachowania pasujące do księżnej pani, a była tylko czarodziejką bez pamięci. Byliśmy w sercu cesarstwa, a w Nilfgaardzie
Czarodzieje z takimi odruchami albo wyzbywają się ich bardzo szybko, albo rozrywa się ich końmi na Placu Zwycięstwa. Słyszałem. Podróżowaliśmy przez prowincję i wyciągaliśmy ją z kolejnych tarapatów. Aż pewnego dnia zwinęły nas tajne służby, mnie, Regana, Serita i Yennefer. Cesarskie tajne służby? Mhm. Rozdzielono nas i przesłuchiwano. Długo i precyzyjnie, ale spokojnie. Bez przemocy. Tak poznałem Vatiera de Rido, a parę tygodni później samego cesarza. Ja, prosty wiedźmin. Co z Yennefer? Nie widziałem jej więcej. Cesarz zaproponował mi misję w Królestwach Północnych. Co się zaś tyczy Yennefer, z jakichś względów była dla Emyra ważna. Podejrzewam, że to właśnie od niej dowiedzieli się o loży. Cesarski wywiad ma swoje sposoby. Wiem tylko, że Yennefer była w pałacu pod ciągłą obserwacją ludzi Vatiera. Później pojechaliśmy zabijać królów północy. Więcej nie wiem. Zatem jest w cesarstwie. A przynajmniej była, gdy wyjeżdżałem. Słuchajcie, po co my to robimy? Raz, że chciałbym, żebyście wysłuchali tutaj jednak tego przydługiego dialogu, a dwa, ten save, albo być może ten, albo być może ten ze ścieżki Rosza, bo teraz już mamy ścieżkę Rosza w kolejce, będzie, kochani, będziemy spróbować, jak będę ogrywał, zacznę ogrywać już Wiedźmina trzeciego. To spróbujemy sobie ten save zaimportować i zobaczymy, czy nam się to uda. Popatrzcie, tutaj o Yennefer mamy już wyczerpane, czyli jedziemy następny. Skąd wiedziałeś, gdzie znajdziemy Dziki Gon? Każdy wiedźmin noszący na szyi wężowy medalion zna to miejsce. Kiedyś nawet myślałem, że moją szkołę założono specjalnie po to, by rozwiązać zagadkę upiornych jeźdźców. Wiesz, kim naprawdę są jeźdźcy Dzikiego Gonu? Z tego, co zrozumiałem, to były jakieś cholerne elfy. Prawda. Wszystko okazało się wielkim oszustwem. Legendarny zwiastun wojny jarmarczną sztuczką. Prawda. Zapewniam cię, że żaden bazarowy magik nie jest w stanie stworzyć orszaku widm, pędzącego po niebie, ani wywołać amnezji. Oświeć mnie zatem. Dziki Gon to fakt. Sam odpędzałem i zabijałem upior Gonu. To duchowa emanacja, awatary prawdziwych jeźdźców. Tych, których spotkaliśmy pod drzewem wisielcu. Chcesz powiedzieć, że zabrały cię elfy? Materialne skurwysyny, najzwyklejsze w świecie? Swoim może i najzwyklejsze, ale u nas są obcy. Wiesz, skąd wzięły się potwory w naszym świecie? Znasz teorię o koniunkcji sfer? Każdy wiedźmin ją zna. Więc wiesz, że istnieją inne sfery. Nasi najpotężniejsi czarodzieje są w stanie otwierać pomosty między światami. Przyzywają stamtąd potwory, które później musimy zabijać. Elfy, które widzieliśmy, pochodzą z innego świata. Nie zostały przyzwane. Same się tu dostały. Zgadza się. Zapewne nawet dla nich jest to bardzo trudne i łatwiej im wysłać swoją duchową emanację. Osobiście wyprawiają się tu tylko w szczególnych wypadkach. Takich jak twój i Yennefer. Tak. Czyli elfy z innego świata i ich tresowane upiory. Czego od ciebie chciały? Domyślam się, ale to nie twoja sprawa. Dobra. Zagadka Gonu rozkminiona. Jedziemy dalej. Dlaczego wiedźmin zgodził się zabijać ludzi dla innego człowieka? Dla cesarza, Geralt. On nie jest zwykłym człowiekiem. Władcy z północy mogą mu co najwyżej własnymi pyskami polerować na kolanniki. Dlaczego? Obiecał odbudować Szkołę Węża. Wiedźmiński zakon, w którym mnie stworzono. Szkoły wiedźmińskie na południu upadły dawno temu, a sami wiedźmini stali się banitami, bez prawa wstępu do większych miast. Poza Eganem i Seritem jest jeszcze dwóch wiedźminów ze Szkoły Węża, których znam. Nie wiem, gdzie są, nie widziałem ich od lat. Teraz będą mogli przestać się ukrywać, wrócić do domu. Z jednej strony chwalebne, ale z drugiej strony poświęcić tyle istnień. Dobra, jedziemy dalej. Dlaczego na mnie czekałeś? Wiedziałem, że nie odpuścisz, że będziesz mnie ścigał. Nie mam zamiaru się ukrywać. Prawdę o mnie znasz tylko ty i kilka osób, których słowo nic już nie znaczy. Nigdy nie uważałem cię za wroga. Chcę iść w swoją stronę, ale jeśli będę musiał z tobą walczyć, niech tak będzie. Ta historia kończy się tutaj i teraz. Jaki był ostateczny cel? Zabić tylu władców, ilu się da. Winę zwalić na czarodziejki. Wywołać chaos, przygotować północ na inwazję. I wiesz, co mnie najbardziej bawi? Trafiliśmy na bardzo podatny grunt. Niezależnie od wyniku wojny, jeszcze długo będą się oskarżać, dochodzić praw, mścić i kłócić. Północ przypomina ogarnięty pożarem burdel, jak mawia twój przyjaciel. Zgadza się.
No i popatrzcie. Jak skontaktowałeś się z Shiną? Gdy już dowiedziałem się o loży, nie było większych problemów. Na początku patrzyła bardzo uważnie na każdy mój ruch. No wyglądam jak wyglądam. Jeśli tego chcę, każdy prędzej czy później zaczyna mnie traktować jak tępego osiłka. Kręciłem się wokół Shiny i zabiłem dla niej parę bestii. Marudziłem, że jestem nieszczęśliwy, że świat jest niesprawiedliwy. Zadbałem też, by kilku wiarygodnych świadków mogło nas powiązać. Takie zabezpieczenie na przyszłość, gdyby mnie złapano. Jednocześnie przygotowywałem się do zamachu na władcę Kowiru. Wow. Pierwotnie to Esterad Tysen miał być pierwszą ofiarą tajemniczych zabójców. No, zanim do tego doszło, Shila zleciła mi zabójstwo Demavenda. Los się do mnie uśmiechnął, już nie musiałem jej wrabiać, wystarczyło tylko wykonać zlecenie i pójść za ciosem. Skąd wiedziałeś o loży? Od cesarza i Vatiera de Rido, cesarskiego arcyszpiega. A oni wyciągnęli to z Yennefer. Odzyskała pamięć? A nie mówię, że świadomie doniosła na koleżanki. Podejrzewam, że znaleźli sposób, by dobrać się do jej wspomnień bez jej wiedzy. Przy moim przesłuchaniu był też czarodziej. Młody, dumny oficer wywiadu. Dostarczono mi listę czarodziejek zasiadających w loży. Przy rozmowie był sam Emyr, Vatier i ja. Tylko oni wiedzieli o misji. Jak udało ci się zabić Demavenda? Dzięki czarom Shili. Znaliśmy każdy jego ruch, zwyczaje i zachowania straży, wszystko. Pozostało tylko zadać ostateczny cios. Mieliśmy bardzo komfortową sytuację. Ale i tak było ciężko. Ledwo uszliśmy obławie. Gdyby nie Skojatel Jorveta, znów pomysł Shili, nie udałoby się. A tak nie dość, że udało się zabić Demavenda, to jeszcze byliśmy kompletnie poza zasięgiem loży i mogliśmy zaplanować zamachy na Foltesta. Henselta. Skąd wiedziałeś, że Foltest przyjdzie do klasztornej samotniej? Plan zabicia Foltesta ułożyliśmy z Jorvetem. Król Temeri nie krył się z tym, że zamierza rozprawić się z Lavaletami. Byłem pewny, że będzie chciał zabrać Benkarty. A gdzie chowają dzieci w czasie oblężenia, jak nie po klasztorach? Musiałem zostać mnichem. Ale nie mogłem przyjść do klasztoru i powiedzieć, że spłynęło na mnie objawienie. To byłoby niewiarygodne. Dlatego patrol Ariana natknął się na oddział wiewiórek torturujących bezbronnego mnicha. Dzielni wojownicy przepędzili elfy, a ja znalazłem schronienie w klasztorze. Nikt nie zauważył, że nie jesteś okaleczony? Mnich, który mnie leczył, dostał dużo orenów za milczenie. Ot, była tylko pożyczka, potem go zabiłem. Tylko umarli nie zdradzają tajemnic. A potem wystarczyło czekać na rozwój wypadków. Kiedy zobaczyłem, że wchodzisz do komnaty z Foltestem, pomyślałem, że plan się nie uda. Na szczęście nie rozpoznałeś swojego starego drucha. Dobra, jedziemy dalej. Kiedy postanowiłeś pozbyć się Jorveta? Kiedy zorientowałem się, że nie będę mógł nim manipulować. Był zbyt spostrzegawczy i niebezpieczny. W każdej chwili mógł przejrzeć moją grę. I to był błąd. Póki chronili cię Skojatel, byłeś nie do ruszenia. Ale też nic nie mogłem zrobić. Gdybym dobił Ciarana... Ale nie dobiłeś. Dzięki temu udało mi się skonfliktować cię z Jorvetem i zmusić do ucieczki. Pamiętaj. Pozwoliłem ci żyć, a mogłem zabić. Pamiętam. To ciebie Shila szukała we Flotsam. Zgadza się. Chciała się mnie pozbyć. Wciąż myślała, że panuje nad sytuacją. Założę się, że sądziła, że mi po prostu odbiło, albo że to Jorvet mnie zmanipulował. A w tym czasie północ pogrążała się w coraz większym chaosie. Dokładnie. Ty byłeś największym problemem. Mogłem cię zabić wtedy w elfich ruinach, ale nigdy nie byłeś moim wrogiem. No już prawie kończymy. Nie udało wam się dopaść Henselta. Wszystko się pochędożyło przez klątwę Sabriny. Po pierwsze utknęliśmy w kryjówce w wąwozach, po drugie zjawiła się Shila i pilnowała Henselta jak oka w głowie. Ale jego śmierć nie była już niezbędna. Wtedy los uśmiechnął się do nas po raz drugi. Dowiedziałem się o obradach i próbie wskrzeszenia Rady i Kapituły. Idealny moment na wielki finał naszej misji. Czyli co, kochani? Wszystko mamy chyba już zaliczone. Kończmy to.
Mam dość rozmów. Walczymy? Zostało jeszcze trochę wódki? Po łyku. Trzymaj. I to się nazywa łyk. Wojska cesarskie pewnie właśnie forsują Jarugę. Północ jest skończona, pora się wybrać na południe. Tam czeka mnie dobre życie. Jesteś głupcem, Leto. Ani ty, ani twój cesarz nie wzięliście pod uwagę jednej rzeczy. Niedola zbliża ludzi. Być może dzięki wam już wkrótce północ będzie bardziej zjednoczona niż kiedykolwiek. Ale to już nie moja sprawa. Nie jestem twoim wrogiem. Nigdy nim nie byłem. Jeśli mi pozwolisz, odejdę. I nigdy więcej mnie nie spotkasz. Jeśli zmusisz mnie do walki, zabiję cię. Tak jak obiecałem. Wiem wszystko, co chciałem wiedzieć. Czuję, jak wspomnienia wracają. Twoja śmierć nic nie zmieni. Idź w swoją stronę. Tak po prostu? Groźb życiowych mądrości? Po prostu. Idź. Bywaj, Geralt. Popatrzcie, tutaj zakończenie będziemy mieli raczej to samo. No ale obejrzyjmy już. Ciekawe, co miała symbolizować ta Biedronka. Jeśli macie jakieś pomysły, dopiszcie w komentarzach. Powiem wam tak, ale nie, tutaj może zaczekamy na komentarz w poszukiwaniu zabójców królów. Wiedźmin przeszedł długą drogę. Spotykał ludzi sprawiedliwych i łotrów, a wśród tych drugich Bernarda Loredo. Loredo sprzedał Flotsam królestwu Kedwen i rozgonił nieludzi na cztery wiatry. Flotsam stało się bazą wojskową, z której wkrótce wysiedlono cywili. Vedirn, Wiedźmin, był świadkiem wielkiego zwycięstwa Saski i Smokobójczyni. Dolina Pontaru, niepodległa kraina leżąca w górnym Edirn, stała się ziemią obiecaną dla śniących o wolności wyrzutków. Nawet Zoltan Chivay, stary Wyga, uwierzył w sen o krainie szczęśliwości. Jednak dla marzycieli i architektów nowego porządku nadchodziły złe czasy. Czarne chmury nad Temerią gromadziły się już od śmierci Foltesta. Kraina pozbawiona króla była jak kawał sukna, który rozszarpywali między sobą baronowie. Ci drobni padlinożercy pieszli jednak w popłochu, gdy po zdobycz przybyli drapieżcy. Zjazd w Lochmuin przypieczętował bowiem los foltestowego królestwa, które zostało podzielone między Radowida Redańskiego i Henselta, władcę Kedwen. Przed wielu laty Geralt z Rivii był świadkiem upadku Rady i kapituły czarodziejów. Teraz, po wydarzeniach w Lochmuin, obie instytucje zostały przywrócone. W ofierze zostały złożone Sheila de Tancarville i jej wspólniczki. Jednak Radowid wymagał od dumnych czarodziejów również pokory i lojalności. Nie wszystkim to odpowiadało. Były to czasy wielkiej niepewności i zwykłego gwałtu, ubranego w formę królewskich dekretów. W tych niespokojnych dniach my, którzy wpływaliśmy na losy świata, nareszcie zaznaliśmy trochę odpoczynku. Zoltan ruszył do narzeczonej, a ja wpadłem w objęcia mus. No pewnie.
Któż mógł przewidzieć, że burza nad Królestwami Północy była ledwie początkiem wielkiej nawałnicy, a także wstępem do zupełnie nowej opowieści o Geralcie z Rivii? Spróbujemy to pominąć. No i słuchajcie, znowuż ten filmik. Nie wiem, czy chcecie go oglądać. Mamy 3 minutki jeszcze. On jest fajny. Zajączka zabrana. Mahakam, popatrzcie, nieruszony. Tak jak wsadzę, to Zoltan trochę pijany wyjaśniał. Dobrze, kochani. Mamy tutaj drugą opcję zakończenia. Jeszcze 27 sekund. Ja się postaram te dwa save'y umieścić tutaj, wyizolować je, powiem w ten sposób. No i zobaczymy, jak to wygląda ogólnie w save'ach. Ciutkę jeszcze przeciągniemy. Gdzie ich już jest dużo. Popatrzcie, ten Zabójcy Królów jest z 10.14 mamy ostatni. Tak. Tutaj. Tutaj nam się chyba nadpisało, kochani. 10.37, ja mam tutaj co prawda 43, no ale to 6 minut. Tutaj ocaliliśmy Leto, prawda? No bo ten z 10.14... No, tutaj żeśmy grali. Czy nie mamy tak, ten z 10.14 i z 10.37. Czyli jeden Leto ginie, drugi Leto ocalony. Ja się postaram te save'y później wrzucić. Słuchajcie na mojego boksa, to jest taki dysk w chmurze i tutaj, jak nie zapomnę, to pod tym filmikiem znajdziecie linki do nich. Po co? Po to, żebyście sobie ewentualnie mogli to przenieść do Wiedźmina trzeciego, którzy chcą. No i też bym prosił o taką relację, czy to wszystko poszło. A my sobie zwrócimy, kochani, na pewno nie tu, tylko gdzieś sobie wrócimy tutaj i pominiemy,
przypomniemy sobie, gdzie jest Triss Merigold, to muszę dopiero sprawdzić, jak to wygląda, bo to już są Nilfgaardczycy. Nie pójdziemy po Triss, tylko pójdziemy pomóc Jorvetowi. Jeszcze zanim zrobimy ścieżkę Rosha, to chciałbym spróbować tą opcję z Jorvetem. Wypróbować ją. A później już przejdziemy do ścieżki. Do ścieżki Vernona Rosha. Także dziękuję Wam za oglądanie. Linki do stron, grup na Facebooku, na których ja jestem, i do naszego grupowego Discorda znajdziecie w opisie filmiku. Bywajcie i powodzenia na szlaku.